Uczniowie Szkoły Podstawowej w Bierkowie w ten mroźny, zimowy czas pomyśleli o ptakach. Przygotowali dla nich niezwykle ciekawe i piękne karmniki. A wszystko to w ramach szkolnego konkursu Najpiękniejszy Karmnik dla Ptaków, w którym wzięło udział 24 młodych przyjaciół przyrody. Prace uczniów z klas 1-8 wykonane przy wsparciu ich rodziców zaskakują pomysłowym i starannym wykonaniem. Jury konkursu miało nie lada orzech do zgryzienia. W minionym tygodniu na terenie szkoły w Bierkowie zorganizowano wystawę pokonkursową. Uczniowie klas 1-8. Mogli podziwiać pracę swoich kolegów, jak również wysłuchać informacji na temat zasad do karmiania ptaków. Mogli dowiedzieć się, jak to robić, by im nie zaszkodzić, i jakie przysmaki dla nich wybierać. Uczniowie, razem z dyrektorem szkoły Krzysztofem Plebankiem i nauczycielem przyrody koordynatorem akcji Katarzyną Laończyk, rozwiesili karmniki wokół szkoły. Dzięki wsparciu nadleśnictwa, Ustka ptasia Stołówka, bogata w pokarm, czeka na tych gości. Budowa karmników jest jednym z najskuteczniejszych sposobów zwiększenia w najbliższym otoczeniu liczebności ptactwa. W szkole podstawowej w Bierkowie od lat prowadzonych jest wiele działań ekologicznych, których głównym celem jest propagowanie idei ochrony przyrody i postaw proekologicznych.